Zdrowie to także poczucie bezpieczeństwa. Każdy z nas chce żyć bezpiecznie, spokojnie wracać ze szkoły czy z miejsca pracy do domu. Starostwo powiatowe już cyklicznie organizuje zajęcia samoobrony dla pań. Dodatkowo przedstawiciele władz powiatowych zaprosili znanego aktora Roberta Moskwę, który przeprowadził lekcję bezpieczeństwa dla młodych kobiet z powiatu kraśnickiego. Zajęcia prowadzone w humorystyczny sposób, poparte praktyczną wiedzą, sprawiły, że uczestniczki były zadowolone i zdobyły użyteczne informacje. To w jaki sposób to przekazywał i to, że to swoją całą nawet wiedzę aktorską i to w jaki sposób gra właśnie w tych serialach, to też wykorzystał i to było naprawdę bardzo prawdziwe. Robert Moskwa problemem bezpieczeństwa kobiet zajmuje się od 3 lat. Jakiś czas temu z moim przyjacielem Maciejem Grubskim postanowiliśmy założyć nową szkołę karate w Warszawie. Chwaliliśmy się tym na prawo i lewo. No i co się pochwaliliśmy jakiejś koleżance, no to padała odpowiedź mniej więcej taka, że no fajnie, że szkoła karate, ale co dla nas? No i jak tam, nie wiem, 45 zapytała koleżanka tak samo, no to uznaliśmy, że coś jest na rzeczy i stąd postanowiliśmy się pochylić nad tą tematyką. Oprócz dbania o zdrowie, władze powiatu kraśnickiego starają się mieć na uwadze wykształcenie młodego pokolenia. W szkołach prowadzonych przez powiat powstają nowe kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy. Młodzi ludzie, dla których nauka jest priorytetem, są nagradzani przez przedstawicieli władz powiatowych. W bieżącym roku odbyła się już 7. edycja stypendiów starosty kraśnickiego. 73 osoby otrzymały stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce. Trzeba się cieszyć, że mamy młodzież zdolną, pracowitą, a przy tym na pewno jest i to powodem, że jeżeli pokazujemy pozytywne wzorce, jeżeli dzisiaj 73 osoby postawiliśmy za wzór, to na pewno to będzie się przekładać na ich koleżanki, ich kolegów i będą starać się o to, żeby dorównać w przyszłości tym, którzy rzeczywiście mają te osiągnięcia, których dzisiaj właśnieśmy tutaj gościli i mogliśmy wręczyć nagrody. Liczba stypendystów wzrasta z roku na rok. Uczniowie muszą jednak sprostać dużym wymaganiom. Zachowanie musiało mieć wzorowe, także średnią 5.0 musiało mieć spełnioną i udział w jakimś konkursie lub olimpiadzie. Czy to taka pierwsza tego typu nagroda? Nie, to była moja druga, ponieważ kiedy byłam w pierwszej liceum, dostałam gimnazjalną nagrodę w trzeciej gimnazjum. Wyróżnienie od starosty kraśnickiego otrzymali także rodzice, którzy poprzez wychowanie w dużej mierze przyczynili się do ukształtowania tak zdolnej młodzieży. Rodzice z dumą odbierali dyplomy i wyrazili nadzieję, że talent i praca ich dzieci zaprocentuje w przyszłości. Myślę, że na pewno mu się przyda, gdyż wybrał studia o kierunku ścisłym, wybrał informatykę na Politechnice Warszawskiej i myślę, że po prostu wszystko to, co było przekazane mu w liceum w Kraśniku, na Górce, na pewno będzie przydatne w przyszłości, nie tylko na studiach, ale myślę, że po prostu i kiedyś tam po prostu w życiu się to przyda. Stypendyści to nie tylko zdolni ludzie, to także ci, którzy pracują w służbie społeczeństwu. Stypendium starosty dostałam po raz pierwszy za drugi etap olimpiady o diamentowy indeks AGH, za wzorowe zachowanie oraz za bycie wolontariuszką. Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce to wielkie, pełne emocji i radości wydarzenie. Warto jednak zwrócić uwagę na praktyczne aspekty tego wydarzenia. To wielka radość, że mamy taką młodzież, która może poszczycić się tak wielkimi osiągnięciami. Z drugiej strony to również dobra prognoza na przyszłość. Prognoza wskazująca na to, że nasza społeczność rozwija się i będzie się rozwijać, a dzięki temu również rozwijać się będzie ziemia kraśnicka. Wiedza zdobyta w liceum to nie kropla w morzu. Młodzi ludzie są już ukierunkowani i zamierzają ją wykorzystać w przyszłości. Myślę najprawdopodobniej o architekturze. Jak na razie chodzę na kurs rysunku, przygotowuję się tak samo jak i z matematyki i z fizyki. Mam nadzieję, że dostanę się albo do Warszawy, albo do Wrocławia na Politechnikę. Wybór życiowej drogi nie zawsze jest łatwy, ale podobnie jak łatwiej wybudować dom na solidnych fundamentach, tak samo łatwiej zdobyć wymarzony zawód, posiadając ogromne zasoby wiedzy. Ogromne, bo niektórzy stypendyści mieli 100% liczbę punktów z przedmiotów na egzaminie dojrzałości. Takie wyniki nie byłyby możliwe bez pomocy wychowawców, którzy również otrzymali podziękowania od starosty kraśnickiego. W powiecie kraśnickim mamy zdolną i wykształconą młodzież, należy pamiętać, że możemy poszczycić się też sportowcami. Nie zapominają o nich władze powiatu, wręczając na ich ręce stypendia sportowe. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w hali Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. W miejscu tym zebrali się wszyscy ci, którzy przyczynili się do sukcesu kraśnickiego sportu. Młodzi sportowcy, ich trenerzy, prezesi klubów sportowych oraz rodzice nagrodzonych zawodników.
Niektórzy nagrodzeni byli po raz pierwszy, ale mają sprecyzowane plany na przyszłość. Chcę zdobyć czarny pas i zdobyć pierwsze miejsce w świecie. Mam w przyszłości zamiar iść na Akademię Wychowania Fizycznego i zostać nauczycielem pływania lub WF-u. Chcę mieć czarny pas i być najlepsza i wygrywać wszystko. Władze powiatowe wręczyły także podziękowania rodzicom i trenerom. To jednak młodzieży należą się największe słowa uznania, bo nauczyli się tego, że sport uczy samodyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu, umiejętności wygrywania i radzenia sobie z porażką. Młodych sportowców odwiedziła minister sportu Joanna Mucha. Kraśnicy trenerzy podczas wizyty minister przedstawili potrzeby kraśnickiego sportu. Minister zwiedziła Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji. Stwierdziła, że dysponujemy fenomenalną bazą sportową. Rozpoczynając swoje spotkanie, minister zachęcała młodzież do stawiania sobie najwyższych celów. Ciężką pracą i zaangażowaniem możecie zdobyć to, czego sobie zażyczycie, mówiła. Minister sportu stwierdziła, że w Polsce mamy bardzo dobrą infrastrukturę, należy jednak lepiej ją wykorzystywać. My nie nauczyliśmy się z nich korzystać jeszcze w pełni. Nie nauczyliśmy się tego, żeby ten obiekt wieczorem służył osobom dorosłym, osobom starszym czy klubowi sportowemu, żeby pracował na siebie w sobotę i w niedzielę. Czyli ten obiekt właściwie pracuje tylko według tego schematu, który jest schematem szkolnym, schematem zajęć lekcyjnych. Natomiast no, każda godzina straty, każda godzina, kiedy ten obiekt jest pusty, no, jest stratą społeczną. Władze powiatu dbają także o rozwój kulturalny młodzieży. W tym roku po raz pierwszy odbyły się licealia. W tym dniu scena została zdominowana przez młodzież. Imprezę rozpoczęto mocnymi występami muzycznymi. Ale licealia, tak jak przyznali sami organizatorzy, impreza nastawiona nie tylko na muzykę. Jest to impreza dla młodzieży, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dlatego nazwa licealia. Impreza, jak słychać za mną, muzyczno-sportowo-artystyczno-kulturalna. Także dużo się dzieje. Pomysł zorganizowania licealiów przypadł młodzieży do gustu. Bardzo fajna inicjatywa, zrzesza tutaj szkoły z całego powiatu. No i można się zaprezentować tak jak my na przykład z naszym sportem, który jest nowatorski. I może coś więcej o tym sporcie? Generalnie gra polega na rzucaniu dyskiem frisbee, takim jak tu widać. Dysk ma 175 gram. No i gra jest drużynowa, wbrew pozorom nie rzuca się tego dysku psom, tylko trzeba przeprowadzić przez całe boisko do zon, do takich stref boiska. Podczas licealiów ciągle się coś działo. Jeśli nie na scenie, to na obiektach sportowych zgromadzeni nie mogli się nudzić. Pokazowe występy zaprezentowali zapaśnicy i tancerze. Pasjonaci czterech kółek i mrożącej krew w żyłach jazdy mieli szansę zobaczyć pokaz pojazdów wyścigowych. Nad realizacją imprezy pracował sztab ludzi, dzięki którym pierwsze licealia okazały się jedną z ciekawszych imprez, których Starostwo Powiatowe było współorganizatorem. Cyklicznie organizowanymi imprezami są Święto Malin i Dożynki Powiatowe. Przede wszystkim cel jest taki, ażeby można było jak najlepiej promować naszą bazę, żeby można było również zadośćuczynić, wyrazić szacunek w stosunku do naszych producentów. Jest to także okazja do zapoznania się z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki, nauki poprzez organizowane wystawy. Powiat kraśnicki jest potentatem, jeśli chodzi o uprawę owoców miękkich. Święto Malin jest okazją do podziękowań dla producentów oraz do wręczenia nagród w konkursach na najładniejszy ogród przydomowy, najładniejszy rodzinny ogród działkowy, na najbardziej zadbane gospodarstwo rolne czy na najsmaczniejszą potrawę z malin. Podczas Święta Plonów zasłużeni rolnicy otrzymali honorowe odznaki ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz medale starosty kraśnickiego. Jak co roku, uroczystym momentem podczas dożynek jest wręczenie chleba z tegorocznych plonów na ręce starosty kraśnickiego. Ważnym punktem w działaniach podejmowanych przez powiat kraśnicki są spotkania z firmą Chevron dotyczące ewentualnego wydobycia gazu łupkowego. Cieszy fakt, że jest dobra współpraca firmy z lokalną społecznością. Firma jest właśnie wyczulona, żeby wcześniej rozmawiać z mieszkańcami, rozmawiać z władzami, pytać, jakie występują problemy, jakie uwagi, żeby na bieżąco można było wyjaśniać. To kolejna wizyta ekspertów firmy Chevron w Kraśniku. Jest rzeczą, żeby wracać do tych społeczności lokalnych i tłumaczyć, jakie są konkretne plany operacyjne z naszej strony, a to nie jest nasza pierwsza wizyta tutaj na tym terenie. Mieliśmy też kontakt z mieszkańcami w sprawie zaplanowania konkretnej lokalizacji odwiertów. Uważamy jednak, że taki proces się nie kończy, że trzeba przyjeżdżać, trzeba rozmawiać po to, żeby było pełne zrozumienie.
Spotkanie dotyczyło przygotowań odnośnie wydobycia ewentualnego gazu łupkowego na terenie powiatu kraśnickiego. W tej chwili firma jest przed podjęciem decyzji, gdzie będzie zlokalizowany pierwszy odwiert. W tym momencie firma mówi o dwóch możliwych lokalizacjach. Pierwszej, za którą bardzo trzymamy kciuki i na której bardzo, bardzo nam zależy, to lokalizacja w Księżomierzy Cieszkowskiej, czyli na terenie powiatu kraśnickiego. I druga ewentualna lokalizacja pierwszego odwiertu to lokalizacja w Zaklikowie. W powiecie kraśnickim działa wiele spółdzielni, które prężnie się rozwijają. Starosta Kraśnicki zorganizował spotkanie ze spółdzielcami, by poznać problemy, z którymi się borykają. W spotkaniu wziął udział poseł na Sejm Jan Łopata, który odpowiadał na pytania spółdzielców. Głównymi problemami, z jakimi zmagają się spółdzielcy, są częste regulacje prawa spółdzielczego, czy też niewielki udział spółdzielni w gospodarce naszego kraju. Poseł Łopata stwierdził, że spółdzielczość może się prężnie rozwijać, ale należy uchwalić dobrą ustawę w parlamencie i taką ustawę wnieśliśmy już do Sejmu. Ona jest w bardzo bliskim kontakcie, w dyskusji ze spółdzielcami, ze samymi zainteresowanymi osobami, więc mam nadzieję, że ona jest w tej formule najbliższa temu, czego spółdzielcy oczekują. Dzisiaj ku temu była taka okazja, żebyśmy podziękowali tym spółdzielcom za to, co czynią, jak również podyskutowali na okoliczność nowelizacji prawa spółdzielczego, bo jest to akurat temat na czasie i dlatego też właśnie tutaj poseł, który uczestniczył w tym spotkaniu, sądzę, że otrzymał dobrą podbudowę do tego, żeby tam pewne sprawy przejść na forum parlamentu. Rok 2012 to wiele wydarzeń w życiu władz powiatowych i mieszkańców. Rok 2012 kończymy z dobrymi informacjami. Mimo tego, że rok nie należał do łatwych i w ciągu całego roku spotykaliśmy się z wieloma problemami, to jednak te informacje, które uzyskujemy na koniec roku, każą nam pozytywnie patrzeć na rok przyszły. Bardzo duży projekt, na który uzyskujemy dofinansowanie, to system informacji przestrzennej. I tutaj również kwota 5 milionów złotych. Przyszły rok to kolejne przedsięwzięcia, na które czekamy z niecierpliwością.